witajcie, kolejny filmik. Także dzisiaj wpadła legenda. Także dobry analog, jednotonowy, czyli sonda od Tesoro Kiboli. Ale tutaj się będzie bardziej rozchodzić o zerknięcie do samej elektroniki. Czyli tutaj jest jakiś problem, jeśli wykrywacz jakiś tam czas pochodzi, nie wiem czy 5 czy 10 minut, to w głośniku się robią jakieś trzaski. Czym to może być spowodowane? No tak do końca to nie będę zgadywał, ale prawdopodobnie to mogą być już jakieś zużyte kondensatory, niedomagająca przetwornica albo jakiś stabilizator już wysiada. Oczywiście to mogą być jeszcze jakieś inne usterki i tak dalej. Czasami nawet może być sam potencjometr uszkodzony. No, ten potencjometr tutaj lata jak chce. Albo jest rozwalony. No, dziwnie działa. Gdzieś tutaj mam kluczyk do tych nipli. Zaraz sobie to odkręcę, zobaczę. Może to jest uszkodzony potencjometr. Strasznie dziwnie działa. Tak. To będzie chyba uszkodzony potencjometr. Te potencjometry są... działają w porządku, ale ten jest ewidentnie rozwalony, więc może robić jakieś przebicie. Tak. A będzie trzeba podłączyć i zobaczyć. A najlepiej będzie podłączyć i zobaczyć, ale dopiero po wymianie tego potencjometru i się zobaczy, czy się coś dzieje wtedy. No dobra, także w zasadzie, no nie wiem, można by było nawet to podłączyć i zobaczyć, co się dzieje, a to tak bez słuchawek można sprawdzić. Może coś się zadzieje za chwilę. Dobra, tu jest plus, minus. Tak, tak. Może coś się zaraz zacznie dziać. Dobra. Zaraz zobaczymy. Dobra, sonda inaczej tylko położę. Dobra, może być. Tak. No. Co z tym potencjometrem? Pewnie, że ten potencjometr jest rozwalony. Dziwne, że jeszcze ten potencjometr działa. Może, że nie działa wcale. Tak sądzę, że jest chyba rozwalony. Ten przytycznik też tutaj ciężko chodzi. Tu nie idziesz w jedną stronę przełączyć go. Zablokowany jest. Zobaczymy, czy wycina żelazo w ogóle sonda. Czy nie wycina? Nie, dyskryminacja. Dyskryminacja prawdopodobnie powinna działać, ale to będzie trzeba to zobaczyć jeszcze. No dobra, no nic się na razie nie dzieje, ja to na chwilę sobie tam zostawię i zobaczę za jakiś czas. Ale to jest na pewno do wymiany. No dobra, także jak się coś będzie działo, to najwyżej dogramy coś tam jeszcze. A jedynie słyszę, że piszczy, ale to chyba jest sygnał z głośnika. Słychać, że głośnik pracuje albo przetwornica. No dobra, to na tyle, także jak się coś będzie działo, to zobaczymy. To po prostu dogram dalej, dalszą część, ale to będzie trzeba wykręcić, zerknąć do środka, pomierzyć, posprawdzać i zobaczymy jak to tam będzie. No ogólnie to mówię, może być to, jakieś tam jeszcze coś innego. Także
Także po prostu będzie trzeba taki przegląd mały zrobić. Dobra, także zmykam. Oj, kolejny tam film. Kurczę, nawet nie pamiętam, co ja tam nagrywałem ostatnio. Ale już skończona kibola, odświeżona. A czemu ma wymienione gałki? A jest tutaj dostawiony balans gruntu, tak żeby po prostu się odznaczał. Bo balansem gruntu dosyć często się będzie regulować, że strajać do gruntu. Także tu mniej więcej wypada godzina 12. No i reszta funkcji oryginalnie. No stare gałki tam dam z powrotem, jak może ktoś będzie wolał, może woli ktoś trochę bardziej retro starego typu, ale jest taki bola też jeszcze dlatego odświeżona, że jest przestrojony nadajnik na 17 kHz. A tam trochę wymieniłem jeszcze kondensatory elektrolityczne na elektronice, przestroiłem nadajnik, dostroiłem odbiornik, dorównoważyłem sondę, także było troszkę grzebaniny. No ale wszystko zrobione, wszystko działa, widać. Tu jeszcze chyba przełącznik też wymieniałem, pinpoint jest wymieniony, wiadomo. Widać także wszystko. No dobra, także wszystko działa. Wszystko działa. Także tam z boku... No, tam z boku sonda leży, ale to nie wiem, czy teraz może to widać. Mały remont, dlatego nie mam jak nawet teraz za bardzo nagrywać. Kibola jest jednotonowa, żelazo wycięte, także kolor. Ten kolor jest z lekką domieszką żelaza, jakieś tam współczesne dziadostwo, także widzi bez problemu. Czyli tu mamy jeszcze tak, jeden grosz współczesny, on jest też żelazny. No, można zrobić taki pewien myk. Kibola go praktycznie wycina, czyli jeśli ktoś sobie dostroi tak żelazo, żeby tego żelaza nie było widać, troszeczkę może więcej, dobra, zobaczymy tak, i teraz jedna groszówka. No, prawie ją widzi, trzeba by było dobra, by było czemu trochę mniej, trzeba by było dobrze wyczuć ten jeszcze zostaje balans gruntu, czyli nie widzi. Balans gruntu też jest dosyć ważna rzecz w kiboli, bo jeśli się dobrze dostroi grunt, to wtedy po prostu lepiej widzi kolory. Zaczyna widzieć feryt. No, prawie wycina. Jeszcze raz. Kolor żelaza nie widzi, bo również w kiboli ma znaczenie, jak dostroimy balans gruntu najpierw, to później dostrojamy sobie tutaj żelazo, bo to się jedno z drugim po prostu funkcje są dosyć powiązane. No i to później wszystko będzie po prostu wpływać na wykrywalność obiektów. No, bliżej widzi jednego grosza. Zamieszka tego żelaza. Żelaza nie widzi. Dobra, no to tam w zasadzie by było wszystko. Te częstotliwości też działają, ale sądzę, że jak się z tego filtra korzysta, to również balans gruntu razem z dyskryminacją minimalnie może się nie przestrajać, tylko po prostu będzie wpływać na minimalne przesunięcie tych faz tutaj między tymi funkcjami.
Dobra, także wszystko tutaj zrobione, będzie można to zesłać. Także powinna kibola też lepiej wykrywać jakieś drobniejsze elementy. Troszkę jest nadal przestrojony, dostrojony i tak dalej. Dobra, to na tyle, także ja zmykam. No i do kolejnego odcinka. Cześć.